Ze mną Paweł Strąg. Paweł, jak was można nazwać? Kolekcjonerzy mistrzów, łowcy głów mistrzów. Wygraliście z trzema mistrzami ostatnimi. Wow, nawet nie wiedziałem. No cóż, no poszliśmy za ciosem kolejny mecz. Trzy ostatnie mecze z teoretycznie silnymi przeciwnikami. 9 punktów, no oby tak dalej, no co mogę powiedzieć. Cieszymy się chyba wszyscy. Paweł, jak to się robi? Ta drużyna dojrzała na naszych oczach w przeciągu kilku tygodni. Od stanu, kiedy my prowadziliśmy, to my zawsze gubiliśmy punkty, tak? Tak było w meczu pod Beskidziem. Z Koroną prowadziliśmy grę, jednak to Korona schodziła zwycięsko. Teraz coś w tym zespole drgnęło i to my pokazujemy, że nawet jeśli my pierwsi tracimy gola, to potrafimy wyjść i zwyciężyć. No, ułożyło się coś tutaj, ułożyło się. No, widać praca codzienna pod wodzą trenera Tarasiewicza procentuje. I to bardzo, bardzo mocno i bardzo szybko. Bardzo szybko przeistoczyliśmy się, tak można powiedzieć. Tracimy bramki, a nas to w ogóle piersi. Nas to w ogóle nie deprymuje, wręcz przeciwnie. I wygrywamy mecze, przechylamy szale na swoją korzyść i mecze się kończą naszym zwycięstwem. Oby tak dalej, ale mam nadzieję, że teraz przełożycie to również na troszkę słabszych rywali. No właśnie chodzi o to, żeby tutaj z bezpośrednimi rywalami tutaj troszeczkę te punkty łapać i odskakiwać, no i walczyć o ósemkę. Dziękuję i życzę podtrzymania pasy.